Wraca memoriał imienia Edmunda Białasa. Po kilku latach przerwy na poznańskich Ratajach ponownie odbył się turniej piłkarski upamiętniający legendarnego członka tercetu ABC i ikonę Lecha Poznań, który całą swoją karierę związał z niebiesko-białymi barwami kolejorza. Gramy tutaj w dwóch kategoriach. Pierwsza kategoria to jest 12-16 lat, druga to jest 16 lat Open. Dzisiaj po latach chcieliśmy wznowić ten turniej, żeby po prostu zaznaczyć naszą obecność, a w przyszłości chcemy zrobić to z jeszcze większą pompą, z jeszcze większą ilością drużyn. Podczas turnieju rozgrywanego na terenie gimnazjum nr 23 imienia Szarych Szeregów nie mogło oczywiście zabraknąć Andrzeja Białasa. Syn pana Edmunda cały czas kultywuje pamięć o swoim niezwykle zasłużonym ojcu. Wszystkie te memoriały, one wynikają przede wszystkim z chęci normalnych ludzi tutaj pochodzących właśnie z tego osiedla, którzy pamiętali ojca, znali ojca i chcieli jakoś to unaocznić, tą pamięć o nim jako o piłkarzu. I rzeczywiście przez wiele, wiele lat był taki pan Górny się nazywał, który organizował te turnieje w poprzednich latach. Organizował sponsorów, zawsze były wody, czekoladki, batoniki. A podstawą było to, że dzieciaki mogły po prostu pograć sobie w piłkę i to było fajne. Fajne jest to także i teraz. Uczestnicy memoriału dali z siebie wszystko i dzięki temu byliśmy świadkami wielu bardzo zaciętych spotkań. Taki turniej jest również znakomitą okazją, by najmłodszym kibicom Lecha Poznań przypomnieć sylwetkę bohatera sprzed lat. Upamiętnienie takiej sylwetki, jakiej miał pan Edmund Białas, to jest piękna sprawa i przy okazji ci młodzi też się uczą historii, prawda? Bo gdzieś tam słyszą trio ABC, na pewno gdzieś tam słyszą, że może siedzą na trybunie imieniem Białasa, a tutaj jeszcze zobaczą, mają okazję spotkać syna pana Edmunda i coś wygrać, bo to przecież o to chodzi też, żeby coś wygrać. Chodzi również o to, by memoriał imienia Edmunda Białasa rozgrywany był cyklicznie i nie miał już niepotrzebnych przerw. Zatem do zobaczenia za rok.